tak to przedstawił znany gdański malarz, który lubił malować flisaków, Wilhelm Stryjowski. Mamy jego ulicę tylko od 1945 roku. Nadano jej nazwę Stryjewskiego. I ten błąd, jak wiele błędów, nie da się cofnąć. To znaczy, myślę, że dałoby się cofnąć, ale jakoś tak to jest, że nie potrafimy tych bezsensownych błędów wyrugować. Proszę Państwa, no, pisze jedna z gazet, pisze o ważnej rzeczy, że będą ścieżki rowerowe i ograniczenia w ruchu samochodów nie tylko na głównym mieście, jak dotychczas, ale także na dolnym mieście. I podają jako przykład ulicę Rzezińską i Świętej Trójcy. To jest stare przedmieście, a nie żadne dolne miasto. Natomiast rzeczywiście na dolnym mieście też mają być te ograniczenia i strefy dla rowerów. Zresztą dziennikarka pisze też, nie wiem dlaczego, zony. Zone po angielsku to jest strefa, zone po niemiecku to jest strefa, po polsku zawsze była strefa, nie? Teraz tu silnie zone jakąś, bo mamy żony, to wiadomo, ale zone, co najmniej dziwne. No ale takie mamy czasy, musimy walczyć, nie tylko architekturę. Przykład, pojawiły się propozycje dla Wyspy Zbiszów, znany hurtownik mięsa i wędliny kupił część Wyspy Zbiszów tam przy Moście Zielonym i pojawił się teraz propozycja zabudowy, proszę Państwa, nie chcę mówić, strasznie napisane, że konserwator wojewódzki bardzo mu się ten projekt spodobał. Ja proponuję, żebyśmy możliwie w przyszłości unikali nazywania tego pana konserwatorem wojewódzkim. Raczej nie porozumieni wojewódzkim. Oto całowanie dla Sobistrzała. A oto jak wesoło według relacji wspomnianego wyżej Osiera 5 lutego 1636 roku było na uczcie wyprawionym przez Albrechta Stanisława Radziwiłła. Wtedy dopiero powstano od stołu i rozpoczęto tańce zarówno poważne, jak i żartobliwe. Żartobliwe były takie. Mężczyzna po kilku pląsach i obrotach wybiera sobie niewiastę. Gdy kilka poważnych i powolnych kroków razem uczynił, mężczyzna stawia w środku swoją niewiastę, która tam stoi nieruchomo, a on dokoła niej, tańcując i śmieszne czyniąc ruchy, do śmiechu ją pobudzić usiłuje. Górą są te niewiasty, które zachowują powagę, niby to surowość, a śmiech przez dłuższy czas powstrzymują. Gdy się roześmieją, mężczyzna, niby to zwycięski, chwyta swą damę za rękę i razem tak pląsając w kilkakrotnych zwrotach i obrotach. Teraz ta sama niewiasta wybiera sobie innego mężczyznę, którego do śmiechu chce pobudzić. Równocześnie obok tego, co tak pod spojrzeniami wszystkich stoi, zjawia się któryś ze swobodniejszych dworzan ze świecą w lichtarzu, którą coraz to podsuwa do twarzy owej osoby na sztych wystawionej, aby tym prędzej śmiech jej wywołać. Kto dowcipny, kto ogładzony, kto śmielej sobie poczyna, ten się do tej komedii najlepiej nadaje. Potem drugą zabawę urządzono. Rozścieła się na ziemi kobierzec, kładzie na nim piórko, które zarówno mężczyźni, jak i niewiasty nawzajem się do tego wybierający, z rękami z tyłu związanymi ustami podnoszą. Z kolei nastąpiła inna zabawa. Wpada ktoś nagle, jakby opętany, wielki kloc ciągnąc na powrozie i ów powóz z pętlicą na końcu na szyję zarzuca pierwszemu spotkanemu nieżonotemu, który ma z tym ciężarem tańcować. Potem się go zarzuca wszystkim dziewczętom i młodzieńcom i to tak, że dziewczyna ma go przyjmować od młodzieńca, a młodzieniec od dziewczyny. Powiadają, że jest to zwyczaj polski i że kiedy się jakiemu nieżonatemu powróz ten choćby i w obecności króla zarzuci,
to jeśli godniwa jakaś dziewczyna nie uwolni, musi nieborak aż do następnego dnia obobrzenie ćwiczyć. Humor kwitnie tylko w dworze Artusa, nie brakowało go również w prywatnych domach. Ten sam Karol Rzie szczegółowo opisał, jak się bawiono następnego dnia w należącym do wdowy szwarcwaldowej Lwim Zamku. To jest długa 35, obecny klub rosyjski. W obecności żegnającego się wówczas gdańszczanami Władysława IV. Król rozpoczął zabawę, której chowa pierścień w dłoniach, której z niewiast, a inni muszą zgadywać, gdzie jest. Przy czym mężczyźni i niewiasty nawzajem składają sobie podarunki, fanny, jakbyśmy dziś powiedzieli. Potem przyszła inna zabawa, której na podołku jednego inni chowają głowę i zgadują, kto ich z tyłu uderza, podczas czego ciągle rozbrzmiewa muzyka śpiewaków i instrumentów. No, jak widać, wiemy, dlaczego to się nazywa salonowie, bo na salonach. Miejscem szczególnego, aha, tu zobaczmy jeszcze, pan Izaka, pan Bloka, nie no, jeszcze oczywiście są główki w dworze Artusa, warto im się przyjrzeć. Część jest autentyczna, część jest skopiowana, dokładnie zrekonstruowana, ale każda jest inna. Robili je wielcy mistrzowie, tacy jak Adrian Kartycz, tak samo nawet mistrz Paweł, który robił. Niektóre są wyraźnie satyryczne. Tu pokazuje takie dosyć neutralne. Ale każda jest inna. Pokazują ludzi mądrych, głupich, szlachetnych, ordynarnych. No, jest to fantastyczna kolekcja. No ale zobaczmy teraz to, co chciałem pokazać. To jest obrazek Izaaka van der Blocka. To są takie typowe rysunki ze sztambuchów, czyli pamiętników. I przedstawia ten rysunek damę gdańską, dwie nawet damy gdańskie, otoczone całym gronem polskich szlachciców, polskiej szlachty, którzy no, zabiegają o ich względy. Jest to narysowane lekką kredką, kredkami, bardzo no, z wielkim talentem, ale jednocześnie jest to oczywiście nieco satyryczne. Przyjeżdżali tutaj czy królowie, Orszak nie zawsze miał co robić, nudził się i rozmaicie się zabawiał. Miejscem szczególnego kultywowania humoru był teatr. Jedną z pierwszych gdańskich komedii była wydana w 1591 roku sztuka Filipa Weimera Eliza po niemiecku. Obok różnych zabawnych obrotów akcji największy śmiech widowni wzbudzało wtrącanie w niemieckim tekście jako rymu do łacińskiego viva, 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 niech żyje polskich słów piwa, 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 jako taki rym do tego viva, viva. I oczywiście widownia ryczała ze śmiechu. W XVII wieku stawiano humorystyczne intermedia jako przerwniki do tragedii. Przykładem może być polskojęzyczna tragedia o bogaczu Łazarzu z 1643 roku, która zawiera trzy takie wstawki. Podaje ich tytuły, tak jak były napisane. O ojcu i synie szewcu, synu, synie szewcu, kuchmistrz i kaszuba i kuchmistrz i myśliwy. W pierwszym z nich, tym o ojcu i synu szewcu, ojciec, przepiwszy utarg za buty zrobione przez syna, składa przysięgę. Przez trzewiczki Wenery, łuczek Kupidyna, przysięgam więcej nie pić piwa ani wina, tylko wódką pragniemy mam się kontentować, a za me ciężkie grzechy przy tym pokutować.